Zalew Sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od Łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami, przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. No witam kochani, sobota. Jestem z powrotem na Łajbie. No tym razem sam, Elżbieta została, bo ja zostaję do jutra na noc. Ona jest lekko naziębiona, więc nie chciała ryzykować. Tutaj no jeszcze nie ma takich warunków hotelowych dla kobiet, jak dla kobiet powinny być. No, o, powiedzmy w środku. No a ja sobie spokojnie tutaj przenocuję. No wyjeżdżałem z Łodzi, to z duszą na ramieniu, bo cały czas lało, ale no brałem pod uwagę, że Sulejów się rządzi swoimi prawami, no i na dobre wyszło. Tutaj jest słoneczko na razie, prześwituje. Co prawda muszę się rozebrać i raz załatwić sprawę i zrobić warstwę tutaj, pomalować. Także idziemy szybciutko i wchodzimy, żeby zdążyć pomalować, bo może w każdej chwili pokropić. A jutro chciałbym drugi raz pomalować, także na razie kochani. No więc kochani, już wszystko prawie pownosiłem. Teraz go się przebieram raz i bierzemy się do pracy. Także na razie. No i zadanie numer jeden. Przeczyścić trochę mieszadło, bo coś tutaj się, nie wiem, ubrudziło. Lepiej nie ryzykować, bo co ma się puszeczka zmarnować farby. Delikatnie przetrzemy. No. Otworzymy puszeczkę i wymieszamy. Uszczelka się niestety przerwała, widzę. No trudno, zobaczymy. Jakoś tam ją spróbuję położyć później. Teraz na razie porozmieszamy. Składniczki odważone, farbka przyszykowana, że na razie przykryć, parę minutek niech sobie spoczywa. To na razie tutaj, żeby wylać. Dobra, tam przetarte. No co, to zaraz bierzemy się za malowanie, jeszcze uzbroimy wałeczek i jedziemy. Thank you.
No i zakończone. Po jednej i po drugiej stronie. Już machnięte. Także teraz pakujemy to, co tutaj zostało. Na razie porządek. I idziemy zrobić sobie obiadek. No i właśnie tego się obawiałem, kochani. Zaczęło padać. Zmienia się jak w kalejdoskopie. Co prawda, no skończyłem. Mam nadzieję, że ta farba przyschnie tam na tyle. No jest na spodzie. Jak za mocno nie będzie padać, nie będzie ciekło po burtach, to nic się nie stanie. Ale no teraz jest, proszę. Najgorsze, że to może długo mrzeć. Ale nic, no idziemy robić sobie obiadek. Najpierw trochę porządku, żeby można się było tutaj ruszać. Obiadek już szykujemy. Jeszcze chwilka i będziemy jedli. A nad Boże, no co prawda nie pada mocno, od czasu do czasu słychać, że tam troszeczkę coś, ale całe szczęście, że nie leje. Także na razie jestem uratowany. Smacznego. Po obiadku, jak nie będzie padało, no to rozprostujemy kości, pójdziemy sobie nad wodę. Założymy wodowskaz. Zobaczymy, czy do jutra coś się troszeczkę ruszyło. Ale co, musi nie padać. A potem spróbujemy podłączyć sobie telewizornię. Sprzęt podłączony, na razie tylko kabelki powtykane, antenka przyczepiona do bramki, tak chwilowo, i idziemy teraz sobie na spacerek. No i proszę, nawet żagle się już pojawiły, a pogoda zrobiła się naprawdę bardzo ładna. Wody przybywa, bo wiking już zanurzona rufa. Jeszcze troszkę i woda podejdzie do betonów, do płyt. No więc zobaczymy, co będzie do jutra. Dzisiaj wbiłem tutaj patyczek przy tym pieńku. Zaznaczyć, zobaczymy, czy jutro pieniek już będzie pod wodą, czy nie. No, jesteśmy na pomoście. No. Także Ela miejsce nasze podpisała. Jak wrócimy, to będziemy się stawiać. No to wychodzimy. Ej, przyjemnie sobie posiedzieć. Ptaszki ładnie śpiewają, proszę. Jest ekstra. Robimy herbatkę. No niestety, ale z telewizorem dzisiaj sobie daję spokój, bo coś, nie wiem, nie mogę. Cały czas brak sygnału, niestety. Wyłączę, żeby mi nie rozładował akumulatora niepotrzebnie. A robimy herbateczkę sobie.
można zakręcić gaz. Chyba Elżbieta dzwoni. Dzwoni, dobra, włączamy. Herbatka wypita, ciasteczko zjedzone. No i co? Trzeba chyba rozprostować kości trochę. Włączę, niech przedmucha trochę ogrzewanko. Niech troszkę się to zmieni tutaj w wietrze. Pożegnamy się do jutra. Jutro znowu jedna warstewka. No i spróbuję coś powalczyć z tą anteną. Nie wiem co to, że nie ma. Aha, sprawdzę jeszcze, bo nie patrzyłem, czy tam się pali światełko, ale to już jutro na antenie. Dobra, to co? Do jutra. No, witam kochani, już prawie 10:00, także pora najwyższa się zebrać. Ale jeszcze słoneczka tak dobrego nie widać, no ale jakieś ablucje zrobimy sobie. Także chwila na małą higienę. Zapalnik od kuchenki podłączony jest pod tą samą linię co pompka wody, a jak włączę napięcie, no to od razu się uruchamia pompka wody, bo nie ma ciśnienia, no bo jak jest sucha, to no więc muszę uruchamiać tak, żeby pompki nie zepsuć. No dobra, na razie. No i jajeczka starym zwyczajem też się zaraz zagotują. A w międzyczasie przygotujemy sobie chlebeczek oraz bułeczkę. Może część bułeczki, bo całej chyba nie. Jak tam z jajkami? A jeszcze nie. Weźmiemy pół bułki. No dobra. No, śniadanko zjedzone, to pora na ciasteczko. Elżbieta dzwoniła, porozmawialiśmy już, dowiedziała się wszystko, że żyję, mam się dobrze, przeżyłem, nie zmarzłem, no zadowolona. Dzwoniłem do Pawcia, no ale nie odbiera. Pawciu już na wodzie, wczoraj się zwodował. A my zjemy. I znowu troszkę powalczę z tym telewizorem, no nie wiem, posprawdzam jeszcze tą antenę, no. Zagwozdka, prosta rzecz, a nieraz kłopoty narobi.
Walczę z telewizorem, ale na razie posprawdzałem wszystkie łączenia. Na antenie zasilanie jest, wszystko ok. Na razie cisza, zobaczymy. I efekt. Brak sygnału. Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No jest, udało się ustawić. Chciałem zmienić po prostu tam rodzaj tunera. Słabo zrywa tutaj, no jakieś miejsce kiepskie, ale są kanały. No dobra, to teraz bierzemy się za dalsze prace malarskie. No i rozpoczynamy działania. I rozpoczynamy ważenie znowu. No i najważniejsza część pracy zrobiona, także mamy już dzisiaj spokój. Na razie napadanie się nie zanosi, także spokojnie możemy sobie odpocząć i później zbierać się do domciu. Sprzątamy w takim razie bałagan i jak mówię, odpoczywamy sobie. Wszystko już posprzątane, gotowy jestem właściwie, mógłbym wychodzić, no i wyjdę, ale nie do domciu, nie do łodzi jeszcze. Idziemy sobie nad zalew, bo piękna pogoda, znowu się ptaszki ożywiły. Słychać ładnie, słoneczko piękne, niebo czyste. Więc można iść na spacerek. No, idę sprawdzić na tym wodowskazie, co tam będzie. Przez noc przybyło jednak, bo jest ten kijek, który wbiłem tutaj. I proszę, pieńka już nie widać. Woda nawet nie jest wcale taka lodowata. No, dziś od rana w porcie prace trwały. Zostały dostawione już pomosty. Tam jak widać. No tu na razie został tak jak jest, ale tu tylko jedną część przedłużyć go trzeba, także nie ma dużo. No pogoda jest super. Jak mówiłem, wody przybywa z dnia na dzień, także wyjdziemy sobie po mościk.
tu dobrze widać. Cześć. No i nasz most. No miejsce na razie puste. Ale w lipcu zawitamy. Jeszcze jeden kadr na zalew przy tej pięknej pogodzie. I się pożegnamy, bo już schowam kamerę, się później zapakuję. To do następnego.